Ten ser to jeszcze pani będzie jadła? Czy już żegnamy go? Nie? Dobra, to ja to Ugryziowi tutaj naszykuję. A ten płacze, to dopiero wziąłeś, no na holu. To dawać mu tutaj? Daję mu resztkę, może sobie nie powiem. No to on po to tak tutaj jęczał dziwnie? Super pomysł miałeś z tymi pyzami. No. Muszę doczekać, nie mogę. Możesz chwilę doczekać. No naprawdę. No poczekaj moment. No właśnie mi też tak zawsze włazi. No to różne są te szeby, bo niektóre tak wylatują takie z galaretką. To będziesz chciała później wyjść na dwór? Nie. Bo fajoska jest. No. Jakie ładne jabłuszka. Nie, tak jakieś właśnie były śliwki takie, nawet nie już takie właśnie były, chyba leżały tam chwilę już takie, ale wybrałam takie, całkiem dobre są. Śliweczki to jutro na koktajl piękny. Byłam razem przed chwilą niechcący i nie zauważyłam. I proces gotowania się wydłuża. I się trochę nie zauważyłam. A takie pyzy to mają dobry skład? No nie wiem. Chociaż jest tutaj parę niepotrzebnych właśnie dodatków, ale nie wiem. Nie no, chyba nie ma tu nic takiego. Nie, co? Nic takiego, to na pewno. No są, co to mi się tak... Nic, no nie ma. Ja po sobie nie wiem, po co to jest, no ale... Ale nieźle. Mogę tego? Shita? Dla Klary mam... Pierożki? Z serem. Ja mam truskawki, lubią je bardzo. W czekoladzie, tak? Nie, to są takie zwykłe, suszone. A, no dobra, dobra. A to są tylko te truskawki, czy... Maliny, mango... Czy coś tam jest dołożone? Ananas chyba. Aha. Nie, tutaj to jest sama ta. Właśnie, takie. No takie wiesz. Jo. No, to 4 razy droższe pewnie są takie niż takie. Wiesz, popularne. Bo są bio. No, nie, no nie mają. Mają prosty skład po prostu. Ty też będziesz jadł, prawda? No właśnie, właśnie. Do tego pytałem, czy odpowiednio dużo masz. Ale wstawimy to razem. Się różnią mąką, tak? A takie, co ci kupiłem kiedyś w Selgrosie, pamiętasz, to dobre były? Tam jest taki sklep z takimi rzeczami. Dobre, ale pamiętam, że one wtedy były jakieś takie coś ciepło. Nie pamiętam. Coś tam z niej było. Ale dobre były. Kiedy jedziemy na pyzy do Kielc? No właśnie. No. No właśnie, właśnie. Nie miałam tego rzucić. Się pojedzie. Wszystkie wrzucę, nawet że będziemy ogrzewać. Oczywiście, pani Basiu. Co tam, Kitson? Idziesz czy nie? Wyłazisz? Co ty płacze, dziecko? Jeszcze byś zażarł? Nie, nie skończył tego jeszcze. To za unboxing nożyczek, tu Klara robiła. Unboxing. No kupiłam mi nożyczki, bo gdzieś posiała, ona te leworęczne używa. No i pojechałam jej kupić nożyczki tam. Znaczy, delikatesa od razu kupiłam, już było szybciej. Nie lubię unboxing, zakupu to. Pięknie.
Dobra, Tomu, wiesz co, może ja mu to dam od razu, bo tu zaraz jak się Kitek do tego dobierze, to będzie smutno. Alright? Mhm. O, chyba się Klara wzięła za porządek tutaj. A, Władziuś. Szacun. Ugryź! Chodź. Chodź, tu masz, zobacz, jedz. A, czekaj, czekaj, bo ty chyba tego... Nie wyjąbiesz stąd. Czekaj, zobacz. To można jeść z pomidorami, nie? Udowodnię wszystkim, że można. Co tam by się można było dzisiaj zająć tymi naszymi pomidorami? Muszę je zerwać. Przyniosę do domu, nie? Mhm. Zrobię sobie sałatkę. Z cebulą, dobrze? Oczywiście. Do tego, do tych pyzów. Proszę ja ciebie. No, chrupki kupiłem, jedziemy. A gdzie się pojawia ten taki dobry nóż? Ten mój ulubiony. Nie wiem. Wiesz to, nie? Mam nadzieję, że go nigdzie nie. A w cieście może być. A, tak. Oczywiście. Tam są jeszcze te dwa takie pomidory, takie twarde. Widziałeś, jak one mają twarde skórki? Mm-mm. Te, co mamy... Te, co dostaliśmy? Nie, nie. Te, co mamy w ogródku. No. Weź go, pożegnaj od razu. Tak? No. Cały? No, co będziesz taki jad? No, nadlity? Tu jest przecież dobry, nie? No, i tutaj jeszcze jeden pomidorek. Czemu tak beczysz, Kiteczku? Hm? Czy to jest jeszcze dobre? Jak ty to oceniasz? Nie wiem. Nie oceniam. Jak? Nie oceniam. Dobrze. Kolejny pomidor. Są już? Nie. Nie, nie, to jeszcze potrwa chwilę. Ej, no poleciał mi tam. No rozumiesz? Wszystko co miałeś, zegarka nie naładowałam, nie wiesz? Tam jest 15:26. Czyli? 15:26. Naprawdę? No.
Co ci nie pasuje? Jakoś myślałam, że wcześniej. Tak. I tutaj ostatni pomidor. O nie, jeszcze jeden jest. I dzisiaj już przyniosę kolejny nasze. Ten pelet będziecie pakować jakoś na dniach? No, muszę to jutro zrobić. Dzisiaj nie mam do tego chęci. Ale Karol ci pomoże? No tak. No sam to... Nie. Raz to sam zrobiłem. To wiem. Już nie planuję tego powtarzać. Cyk. I teraz, proszę Państwa, cebula. A zrobić ją tak, jak należy, czy... Tak, dobrze, proszę. Jeśli chodzi o cebulę, to ja wolę ją jeść, niż obierać. Więc z przyjemnością skorzystam. Muszę mamie kupić to. No to co, twoja mama też się tak brzydzi cebulą? No po prostu fajnie, możesz sobie bardzo drobno to... Ciekawe, dużo łatwiej jest to zrobić w tym czymś niż... Inaczej. No tak, 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 tak. Brakuje mi słówka. Ta pralka tam na dole, to widziałem, ona coś prała jeszcze. Ty mówiłaś, że tam mogło coś stisnąć, ale... No. To no w sumie prała cały weekend, nie? Co? No nie gadaj. Nie wytnę. A, mam taka wysuszona. Prała cały czas, no na okrągło, prawa. No widzisz, ta to nawet nie pachnie tak mocno. Nie, no pachnie. Może to nie tak, białe. Ale nie tak jak te białe, nie? Bo tam to też... No, tak by się nie dało jej blisko oczy trzymać. No dobra, jest, ale taka... Lepsza gdzieś do gotowania, żeby ją dodać. Psująca kontakty domowe. Międzymałżeńskie. Fascynujący film z obierania cebuli. Tak. No i odpalamy. Te już wypłynęły, to chyba dobre, tak? No, to z serem. Co, wołać dzieciarnię, czy nie? Nie, na razie nie. Ile tego spróbuję? Dobra. No, będzie. Ale mamy jeszcze tą sycylijską jedną. Na dole. Ostatnio jak papryki gotowe. Marzyłam, to już mi brakowało. A ten czeka chyba, no zobacz. No powiem. Tak, tak mi się wydaje, bo... Wie, że będzie jedzone, to... I że dostanie, nie? Ziomeczku. Cześć. O, te też są, tak? Nie jeszcze. Dobra. Dobra. Masz tą cebulę. Dobrze.
Klarciu! Chodź na swoje pierożki. Grube teraz lecę. Nie, tam to zawsze tak grubo mieniła. No to fajnie, ja lubię, tak? Dobra, dam jej na tym talerzu, ile zje to zje, reszta się... Tak, one są na słodko. Tak, te są na słodko. Zaraz jedz tyle, ile masz ochotę zjeść, a wy musicie jeszcze chwilę poczekać. Daj jej, proszę cię, widelec. Widelec? No. Cztery mam duże porcje. Zaraz. Tylko tyle? Tylko? Tylko. Weź te książki, Paweł, tam na tą kuchenkę połóż. Ja też. Haj, Kiciu. Spójrzcie. O. Pięknie. No, ale Kiciu. Tego ptaka, tą zeżar z jakąś folią, widziałaś? Z taką niebieską. Ja myślałem na początku, że to pióra jakieś takie są, ale to była folia. Nie wiem, jak on to zrobił. Piątka. No nie, nie gotowe? No, no muszę od wypłynięcia jeszcze 10 minut, no to jeszcze chwila. Dobrze, dobrze. Smacznego, Klarucha. Dziękuję. Choć jeszcze nie jem. No chwiluję. Ale pycha. No dobra. To wracam za chwilę. Albo może jeszcze. Ostatni. Ale bomba. Uwielbiam. Sobie zarosę. Wszystkie z mięsem? No to tylko chyba z mięsem są, tak? Takie rzeczy? To chyba tak. Smacznego. Tak. Dzięki. Marysiuś, przekrój sobie. A dlaczego ja mam pezy? A co ty chciałaś? Pierogi chciał. Pierogi. Z serem? Nie. Nie ma z mięsem, nie. Z mięsem to są te. To pierogi są. O, zrobić je tak na pół, Badek. To ci szybciej ostygną, dobra? Dobra. Mhm, standardowo. No dzisiaj to Big Brother, prawdziwie. Chociaż nie, Big Brother to jest na żywo, nie? No.
wyjmę. Ja je wyjmę tutaj, zaraz cię odłożę, bo to u mnie będzie za dużo, ale już chcę je wyjąć z tego. Z tego szlamu. Tylko ciepłego, dobra. Ja mam już nie bardzo dużo. Jak komu będzie potrzeba? No chodź. To czekaj, to moje są tamte, tak? No tak. U, gorące. Fiu, 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 fiu. Odpowiednio słone są? Nie wiem. Mało słone. Mało? Mhm. Dobrze. Ale dobra. Chodź już jeść. Dobrze. Ja wiem wszystkie. Hej, spójrzcie proszę. O, dobrze, mamy to. Mogę się tam, ale nie zjedz. Ja zostawię ci. Zjesz to, co ci dam na samą, dobra? Smacznego. Dziękujemy.